W dzisiejszym odcinku uczniowie będą pisać sprawdzian o królowej Jadwidze. Niestety Kamila Lokówka w ostatniej chwili dowiedziała się o sprawdzianie z historii. Jestem z Truskatona. Skąd mogłam wiedzieć, że on sobie wymyśli jakiś sprawdzian o świętej Jadwidze? Przecież jak nie znam, to nie dostanę kasy na nowe prześcieradło. Kamila Lokówka potajemnie wyjęła komórkę, aby ściągnąć wiadomości z internetu. Tymczasem jedna z uczennic zauważa, że Kamila ściąga na sprawdzianie. Jestem zbulwersowana. Jak można tak ściągać? Przecież każdy przedszkolak wie, że święta Jadwiga urodziła się w 1374 roku. Niestety uczniowie nie wiedzą, że ich kolega Damian Pralka wszedł do sali przed lekcjami potajemnie i wyłączył szkolny Wi-Fi dla żartu. Haha, ale beka, w całej szkole nie będzie internetu. Justyna Suszarka ma teraz problem na sprawdzianie. Jestem zbulwersowana. Ktoś wyłączył Wi-Fi i nie zaliczę, znowu nie zaliczę. I mama nie da mi hajsu na kolorową krepę. A w tym czasie Norbert Umywalka zaczął sobie rozmyślać. Biedna ta święta Jadwiga. Chciała wyjść za Habsburga, a zmusili ją do ślubu z zupełnie starszym Władysławem Jagiełą. To musiało być straszne. Hejka, jestem Jadwiga. Jako pierwsza w Polsce zleciłam tłumaczenie Księgi Psalmów na polski. Uposażyłam wiele klasztorów w Heis i Papu. Ufundowałam wiele kościołów. Założyłam bursę dla polskich studentów na Uniwersytecie w Pradze. Kiedy zaręczyli mnie z Władziem Jagiellą, odprawiłam z kwitkiem Wilhelma. Heheszki. Po koronacji? Pełna tytulatura Jadwigi brzmiała: Jadwiga z Bożej łaski Królowa Polski, a także Pani Dziedziczka ziemi krakowskiej, sandomierskiej, łęczyckiej, kujawskiej i pomorskiej. Natomiast po zawarciu małżeństwa z Władysławem Jagiełłą do tytulatury dodawano tytulaturę litewską i ruską po mężu. Jadwiga od dzieciństwa przygotowano do pełnienia tak ważnej funkcji jak bycie królową. Przede wszystkim chodziło oczywiście głównie o wykształcenie. Uczyła się języków obcych, tutaj bardzo pomogła jej obecność na dworze w Budzie. Była kobietą ze wszech miar oczytaną i wykształconą. I bez wątpienia była jedną z tych postaci w Polsce, która była najlepiej przygotowana do tak ważnej roli, jaką było panowanie nad bądź co bądź dużym narodem, a po Unii Lubelskiej jeszcze większym narodem Polski i Litwy. W dzisiejszym odcinku w Krzywym Zwierciadle pokazaliśmy, jak wyglądają ogłupiające programy dla młodzieży. Pokazaliśmy też, jak mogłoby wyglądać, gdybyśmy wzbogacili je choć pierwiastkiem edukacji. Zapraszamy do dyskusji pod naszym wideo. Piszcie i komentujcie, jak oceniacie poziom merytoryczny współczesnych programów dla młodzieży. Ha ha ha!